Lumia 640 XL to obecnie najlepszy i największy telefon w gamie Microsoftu. Jak wypadł w maniakalnym teście? Zobaczcie sami. Stylistyka testowanej Lumii jest bliźniacza do mniejszej wersji i spójna kolorystyką oraz kształtami z pozostałymi urządzeniami linii. Telefon, z racji swoich rozmiarów, należy zaliczyć do grupy fabletów. 5 i 7 calowa przekątna ekranu w połączeniu z dosyć dużymi ramkami wokół niego sprawia, że gabaryty 640 wymagają przyzwyczajenia. Telefon swobodnie mieści się w kieszeni i dzięki niezłemu wyważeniu wygodnie leży w dłoni, jednak z osiągnięciem kciukiem do przeciwległej krawędzi ekranu może być już problem. Obudowa, tradycyjnie do Lumii, jest wykonana z tworzywa sztucznego dobrej jakości, niepodatnego specjalnie na zarysowanie ani uszkodzenia. Konstrukcja jest bardzo sztywna jak na swoją wielkość, a spasowanie elementów także nie pozostawia wiele do życzenia. Ekran jest jedną z mocniejszych stron testowanej Lumii. Duży panel IPS o rozdzielczości 1280x720, czyli HD, zapewnia przyjemne doznania wizualne i dobrą użyteczność, niezależnie od warunków. Zagęszczenie pikseli na poziomie 259 na cal jest w zupełności wystarczające do wszelkich zastosowań, jedynie mocno wyczulone oko dostrzeże pojedyncze punkty na ekranie. Kolorystyka w domyślnym ustawieniu jest neutralna i można ją dostosowywać pod siebie. Zastrzeżeń nie można mieć także do kątów widzenia, które są szerokie w każdym kierunku. Możliwości fotograficzne 640 to już jej prawdziwy konik. Producent wyposażył ten model w dwa solidne aparaty, jednak na uwagę zasługuje głównie tylny. 13-megapikselowy przetwornik z optyką Carl Zeiss zapewnia jakość zdjęć i materiałów wideo na wysokim poziomie, porównywalnym z flagowcami sprzed 2 lat. Warto do tego wspomnieć o mocnym wsparciu programowym w postaci licznych aplikacji do fotografowania i późniejszej obróbki materiałów. Testowana Lumia, jak każde urządzenie z tej linii, pracuje pod kontrolą systemu Windows Phone. W tym wypadku jest to wersja 8.1, która już wkrótce ma zostać zastąpiona 10. Póki co jednak mamy tutaj wciąż do czynienia z dobrze wszystkim znanym kafelkowym interfejsem, który tradycyjnie już działa bardzo stabilnie i płynnie. Odpowiedzialny za wydajność telefonu układ Snapdragon 400 ze wsparciem w postaci 1 GB pamięci RAM bardzo dobrze radzi sobie ze wszystkimi zadaniami w środowisku systemowym, ale też w zewnętrznych aplikacjach. Możemy być spokojni również o niemal wszystkie gry, z których odpaleniem nie powinno być żadnego kłopotu. Dla przykładu Asphalt 8 działa z nienaganną płynnością, a obudowa nagrzewa się w bardzo niewielkim stopniu. Podsumowując, Lumia 640 XL to bardzo udany telefon. Podobnie jak wszystkie ostatnio testowane przez nas urządzenia Microsoftu, oferuje bardzo dużo w bardzo niskiej cenie przy solidnej jakości wykonania i stylowym wyglądzie. Powinni się zainteresować jednak przede wszystkim użytkownicy, którym nie przeszkadzają spore gabaryty, i amatorzy smartfonowej fotografii szukający najtańszego urządzenia z dobrym aparatem.